Możemy zaczynać nasz webinar. Ja się nazywam Sławomir Kubiak, jestem partnerem i starszym konsultantem w Lean Enterprise Institute i dzisiaj podejmę wspólnie z Wami, a to zaraz wytłumaczę, dlaczego mówię, że to wspólnie z Wami, temat, który jest jeden z top 3 w rozmowach z prezesami, z dyrektorami, z szefami firm, jakim jest skuteczność i zaangażowanie liderów, kierowników, działów, wydziałów, tak należy to rozumieć. Więc to, co dzisiaj zrobimy, spróbujemy sobie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, od czego zależy skuteczność i zaangażowanie, co powoduje, że lider i jego zespół osiąga sukces. I na koniec też zmierzymy się z tym, jakby można było w kilku zgrabnych krokach, działaniach spowodować, żeby ta skuteczność i zaangażowanie liderów była większa. To, co jest istotne, to warto powiedzieć o problemie, który chcemy dzisiaj podjąć. Dlatego, że to jest taki temat, który my słyszymy cały czas. Prezesi, dyrektorzy firm bardzo często mówią, że liderzy są niezaangażowani, są nieskuteczni, że są nieproaktywni, ale znamy również tę sytuację z innej perspektywy, bo często się spotykamy i pracujemy z liderami, kierownikami. Wiemy, że liderzy mają bardzo dużo pracy, ale bardzo trudno jest im ogarnąć tyle celów, tyle zadań, które stoją przed nimi. Ale też obserwujemy pracowników, bo też takie projekty realizujemy z pracownikami i widzimy, że można by było wydobyć więcej potencjału z tych pracowników, jeżeli byśmy potrafili znaleźć jakiś sposób na to. I dzisiaj będzie o tym sposobie, będzie o narzędziach i będzie o tym, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, dlaczego często się spotykacie z tym, że pracownicy się nie angażują, dlaczego sami się nie angażujecie, choć oczywiście zakładamy, że ci, którzy przyszli tutaj na ten webinar, są bardzo zaangażowani, bo w przeciwnym razie pewno by nie byli zainteresowani tym, co zrobić, żeby trochę popracować w tym obszarze zaangażowania i skuteczności. Więc chciałem też powitać wszystkich tych, którzy dzisiaj nie uczestniczą w tym webinarze, a którzy będą oglądać go w innym terminie. I mam nadzieję, że wyjdziecie z tego webinaru z całą masą różnych ciekawych przemyśleń, inspiracji i będziecie w stanie przepracować sobie te rzeczy, o których będziemy mówić w swoich zespołach albo w swoich firmach. Powiedziałem na początku, że popracujemy trochę razem. Dlaczego powiedziałem, że popracujemy razem? Dlatego, że włączymy w dzisiejsze nasze spotkanie Mentimeter. To jest taka aplikacja, program, który pomaga przełamać ten element braku interaktywności w trakcie takich webinarów i to pozwoli też, że wspólnie będziemy zastanawiać się nad tym, co zrobić, jakie są czynniki sukcesu. Inaczej mówiąc, będziecie ze mną współuczestniczyć w tym webinarze. Żeby to nam się udało i żebyśmy dali radę, to chciałem Was zapytać tak na czacie, jakbyście mogli tam wrzucić, czy ktoś już korzysta z Mentimetera i czy to robiliście, a w międzyczasie to ja wytłumaczę, na czym to polega. Będziecie widzieć od czasu do czasu, mamy takie 4 przerywniki w trakcie tej prezentacji, będziecie widzieć takie ekrany z pytaniami, które będą nas wprowadzać do kolejnej części tej prezentacji i tego webinaru. I to, co będziecie robić, to będziecie odpowiadać na te pytania za pomocą aplikacji, którą zobaczycie w telefonie albo też na swoim komputerze. Jak to zrobić, żeby się zalogować do tego Mentimetera? To jest bardzo proste. Jak będziecie widzieć taki ekran z pytaniem, to ja powiem, to jest ten ekran i tutaj najeżdżamy na ten QR kod i to teraz zróbcie, weźcie telefon swój komórkowy i to jest taka jedna z niewielu pewno prezentacji webinarów, gdzie pozwalamy albo też chcemy, żeby uczestnicy korzystali z urządzeń różnych. Więc teraz to jest ten czas, wchodzicie sobie bierzecie telefon, wycelujecie aparatem i w telefonie powinniście widzieć, złapać ten QR kod i zobaczyć tutaj menti.com i właśnie w ten link klikacie. Dla tych, którzy nie mają telefonu przy sobie, albo wolą skorzystać z komputera, to wystarczy wpisać w przeglądarkę menti.com i tu się pojawi też takie okienko, wpiszecie numer tej prezentacji i po tym wpisaniu numeru prezentacji wejdziecie na ten sam ekran. Więc spróbujmy teraz zobaczyć, czy nam się uda to zrobić, ale to, co oprócz tych technicznych kwestii, bardzo ważne jest to pytanie, które tutaj pada. Dlatego, że chciałbym Was prosić, żebyście odpowiedzieli na to pytanie jako liderzy. Pewnie jesteście liderami w wielu przypadkach, być może przełożonymi, albo też pełnicie inne funkcje, ale to, co nas interesuje szczególnie w kontekście tego webinaru, to odpowiedzieć na pytanie, co Waszym zdaniem jest największym wyzwaniem
przed którym stoją liderzy zespołów w dzisiejszym środowisku pracy, czyli w dzisiejszych czasach. I teraz, jeśli jesteście tymi liderami, no to odpowiadacie, biorąc siebie pod uwagę, a jeśli nie jesteście liderami, to też zastanówcie się, to co jest takim najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoicie. Jeżeli mówimy o najważniejszym wyzwaniu, to macie jedną możliwą odpowiedź. Więc zapraszam teraz do prac z Mentimeterem i zobaczymy, co stoi na tym właśnie, jeśli się pojawi odpowiedzi, co jest tym największym problemem. Więc możecie śledzić te odpowiedzi, a za chwilę wejdziemy w Mentimeter i zobaczymy, co wyszło. Więc mamy 14 odpowiedzi, od razu śledzimy. Tutaj mamy całą listę, możemy za chwilę, jak wszystkie odpowiedzi się pojawią, możemy sobie to przeglądać. Ale to, co się pojawia, można od razu skomentować. Bo jak widzicie, ten pierwszy wpis jest związany z dzisiejszym webinarem. Brak zaangażowania, prokrastynacja, czyli tak zbyt dużo rzeczy, kompetencje członków zespołu, niskie kwalifikacje, efektywna komunikacja, brak czasu, budowanie odpowiedzialności za wykonanie zadania, motywowanie pracowników, bycie skutecznym, presja czasu, brak czasu, motywowanie, brak feedbacku, to jest istotny element, zaangażowanie zespołu, motywacja, niepełne zaangażowanie, prokrastynacja, kolejny raz, zbyt duża ilość celów, jak najbardziej, realizacja zadania, więc można powiedzieć, cały czas pojawia się wątek zaangażowanie, motywacja, ilość celów, brak jasno zdefiniowanych celów. No i znowu motywacja, i znowu komunikacja, i znowu to jak dojdziemy do wszystkich, czyli wszyscy się wypowiedzą, spróbujemy te pytania pogrupować. Tylko czekam na wszystkie odpowiedzi jeszcze. Ale to też jest okazja do tego, żeby zobaczyć, czy nie jesteście sami w tych wyzwaniach, że też inne osoby mają bardzo podobne problemy i podobne wyzwania i tutaj mam nadzieję, że na wiele z nich uda się dzisiaj odpowiedzieć. Rośnie nam liczba odpowiedzi. No dobrze, to kończymy głosowanie, czy też wypowiadanie się. Mamy 38 odpowiedzi, tam jeszcze być może niektóre będą przychodzić. Pewno będą wspierać te, które tutaj już są. Spróbujmy je posegregować, spróbujmy je jakoś zgrupować. Mentimeter nam pomoże też w tym. Zobaczymy, jakie te główne grupy z tego się tworzą. A mianowicie, jak widzicie, motywowanie pracowników. 13 odpowiedzi dotyczyło motywowania pracowników. Brak celów. Kolejne 10. Brak czasu, zarządzanie zespołem, niskie kwalifikacje, różnice. Tu pewno chodzi o wiek, o różnego rodzaju, o kwestia wieku, efektywna komunikacja, presja czasu. Ale jak widać, jakbyśmy sobie zobaczyli na te top 3, może top 4, to w tym top 4 to mamy cele, czas, zarządzanie zespołem, motywowanie i pojawia się kwalifikacja. No dobrze, możemy zamknąć teraz, zamknijmy teraz te odpowiedzi, one zostaną, już będziemy się nawiązywać do nich. Za chwilę zamykam i wrócimy teraz do prezentacji, tak żebyście nie klikali, nie musicie teraz klikać, wrócimy do prezentacji i pójdziemy z materiałem dalej. Dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi, to co się powtarza albo to co daliście dowód jest związane z tym, iż temat jest jak najbardziej na czasie. Ale żeby jeszcze uporządkować tą kwestię skuteczności zaangażowania, to jeszcze rozkodujmy to, co to znaczy. Że to skuteczność to jest cecha osoby, która realizuje te cele albo też realizuje rezultaty, czy też ogólnie mówiąc jest w stanie osiągać wysokie rezultaty, albo też mówimy po angielsku czasem performance, czyli to ona performuje dobrze, choć to nie jest ładne słowo po polsku. Zaangażowanie to jest postawa osoby, która przekonana jest do słuszności tego, co robi i wkłada w to wiele wysiłku. Więc to są dwa elementy, które są istotne. I jak widzicie, ten rysunek pokazuje trochę nam taki obraz, taką wizualizację lidera, który jest skuteczny i zaangażowany. To jest taki człowiek, który po pierwsze osiąga lepsze wyniki od innych,
Ale jak widzicie, to nie oznacza, że on osiąga przez to, że on więcej pracuje, tylko osiąga przez to, że on ma jakiś pomysł na to, że wymyślił być może razem z zespołem, ze współpracy z zespołem, jakieś rozwiązania, które pozwoliły mu osiągnąć lepsze wyniki niż inni. Więc o tym dalej będziemy mówić. Jak to zrobić, żeby lider był bardziej skuteczny, bardziej zaangażowany, ale też to jest ważna sprawa, żeby tego, o tym nie zapominać, że lider działa w pewnym otoczeniu też. Lider nie jest sam, bo lider przewodzi, zarządza zespołem ludzi. Ale lider działa w pewnym otoczeniu i też nie możemy stwarzać takiego przeświadczenia, że wszystko zależy od lidera, bo tak nie jest. Lider jest członkiem również innego zespołu, którego szefem albo liderem jest jego przełożony. I tak każdy w tej strukturze organizacyjnej, z wyjątkiem prezesa, ma swojego przełożonego, ma swojego podwładnego lidera i każdy lider jest gdzieś w środku organizacji, ma również swoich pracowników. Więc dzisiaj to jest istotne dla tego webinaru, żeby sobie powiedzieć, że to dalej, o czym będziemy mówić, to będziemy mówić o tym wszystkim, co dotyczy lidera, dotyczy również menadżera, dotyczy przełożonego menadżera, ponieważ to są uniwersalne pewne działania, zasady, które wpływają na skuteczność i zaangażowanie. Jest pewna formuła, którą warto znać. To jest formuła maksymalizowania performance, czyli jest taka formuła, która pokazuje, od czego zależy skuteczność w osiąganiu wyników. I to jest formuła, która została stworzona przez amerykańską organizację, która się zajmuje tym tematem i też dostarcza wiedzy i szkoleni w tym zakresie. Warto się z tą formułą zapoznać, ponieważ ona mówi, że skuteczność w osiąganiu wyników ludzi, zespołów, całych dużych zespołów zależy od dwóch elementów. Pierwsze to jest zaangażowanie, o czym była mowa, zresztą wiele tych odpowiedzi na temat tych wyzwań dotyczyło zaangażowania, oraz zdolność. Zdolność, zaangażowanie to jest jasna sprawa. Czym jest zdolność? Zdolność to jest suma trzech elementów. Po pierwsze to są kompetencje, to są zasoby, czyli narzędzia, metody, jakieś technologie oraz możliwość ich wykorzystania. To oznacza, że żeby osiągać lepsze wyniki, trzeba po pierwsze budować, zwiększać zaangażowanie, a po drugie również budować zdolność, to znaczy rozwijać potencjał pracowników, rozwijać potencjał zespołów. To pewnie jest oczywiste, co mówię teraz, ale ta formuła również pokazuje nam że te dwa czynniki są w takim iloczynie. I to też oznacza, że cokolwiek byście nie poprawili z tych elementów, to powinno wpłynąć na skuteczność w osiąganiu wyników. No zajmijmy się może tym pierwszym komponentem, jakim jest zaangażowanie, ponieważ o tym zaangażowaniu to wszędzie jest bardzo dużo i głośno. I to zaangażowanie dobrze wytłumaczyć, wykorzystując albo bazując na największych na świecie badaniach dotyczących zaangażowania, które są co roku realizowane przez Instytut Gallupa, największą, najstarszą na świecie organizację badawczą. I dla tych, którzy chcieliby wejść w ten temat jeszcze bardziej szczegółowo, to ja tutaj podaję link do raportu. Te slajdy dostaniecie po webinarze, gdzie możecie sobie ten raport pobrać. On jest publicznie dostępny i zawiera całą masę różnych ważnych informacji. To, co jest istotne, to to, aby jeśli mówimy o zaangażowaniu, to ważne jest to, żebyście nie odbierali tych badań, które zaraz zobaczymy, w kategorii jednego pytania. To znaczy Gallup, badając zaangażowanie, nie pyta o to, czy ktoś jest zaangażowany, czy nie jest zaangażowany. Gallup wie dokładnie z badań różnych empirycznych, co wpływa na zaangażowanie. W związku z tym posługuje się taką ankietą Q12, w którym pyta pracowników, liderów, kierowników o to, czy są spełnione kluczowe czynniki, które wpływają na zaangażowanie. Jakie to są czynniki? To jest 12 na końcu tego, czy w tej prezentacji, którą dostaniecie, tą listę pytań wam prześlę, które Instytut Gallupa zadaje, zresztą w tym materiale też są one dostępne, ale chciałbym, żebyście się zmierzyli z tym tematem. Wybrałem 6 pytań, które znajdują się w ankiecie Gallupa, które naprowadzają nas trochę na zrozumienie, od czego zależy zaangażowanie. I chciałbym was poprosić o to, żeby podobnie jak poprzednio, żebyście spróbowali odpowiedzieć na te pytania. I wtedy zobaczymy, gdzie jesteśmy. Czyli podobnie jak poprzednio, zróbcie proszę ten albo QR kod telefonem, albo wejdźcie na stronę menti.com
i odpowiedzcie na pytania, przesuwając suwak od lewej, nie zgadzam się kategorycznie, do prawej, zgadzam się. Wybrałem takich 6 kluczowych elementów wpływających na zaangażowanie, które można zbudować systemowo poprzez pewne narzędzia pracy, które możecie wdrożyć w swoich zespołach. Więc zobaczmy teraz odpowiedzi. Na tym ekranie widzicie, jak się zmieniają te, nazwijmy to suwaki, paski, w zależności od tego, ile osób zagłosowało. I widzicie też, od razu możecie to zobaczyć, które z tych czynników w jaki sposób są ocenione. Czyli jak widać, to jest dość bardzo częsty standard, że jednak takie elementy jak czego oczekują ode mnie w pracy, co zresztą pojawiło się na tym waszym pierwszym pytaniu, to jest jedno z ważniejszych kwestii, czego oczekują ode mnie w pracy, czyli wyklarowanie celu, roli, zadania, odpowiedzialności, to jest jeden z kluczowych czynników, który wpływa na satysfakcję, zaangażowanie pracowników. Drugie, mówimy o narzędziach. Jak masz narzędzia dobre, to jesteś skuteczny. Jak nie masz narzędzi, to nawet jak jesteś bardzo zaangażowany i kompetentny, możesz nie osiągnąć tych wyników. Trzecie pytanie dotyczy tego, czy się liczy zdanie, czy zespół jest autonomiczny, czy szef w ogóle słucha was. No i tutaj akurat w tej grupie, która jest z nami, podkreślę trochę, że to grupa o dużym poziomie z pewnością zaangażowania, jednak pokazuje się, że w większości przypadków wasze zdanie jest wysłuchane. Moja firma daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna. To jest pytanie o to, czy ja rozumiem sens tej pracy. Czy ja rozumiem, do czego jak moja praca wiąże się z celem, misją całej firmy. Czy ja wiem, po co ja przychodzę do roboty rano. Ostatnie dwa pytania dotyczą kwestii informacji zwrotnej. O tym też było na tym pierwszym. W tym pierwszym pytaniu mówiliście, tam pojawia się słowo feedback, którego nie ma albo jest. Jak widzicie, słabo to oceniacie. To znaczy oceniacie to, że jest jednak duży deficyt, duży problem, że jeśli w ciągu 6 miesięcy z nikim nie rozmawialiście o postępach, jakie poczyniliście, to znaczy, że nikt się nie interesuje waszym rozwojem. No i na koniec ten etap rozwoju, jak widzicie, jest najniżej oceniony przez was. Więc można powiedzieć, mocne dwa elementy, że wyklarowanie celów oraz to, że ktoś was pyta o to, czy to, że się wasze zdanie liczy, jest dość mocno ocenione. Natomiast pozostałe parametry są bardzo słabe. Jeszcze raz przypomnę, że wy też jesteście z grupy osób bardzo zaangażowanych. Więc teraz pomyślcie o tym, jakie odpowiedzi byście uzyskali, jeśli byście zadali to pytanie swoim pracownikom. Do czego zachęcam oczywiście, bo to jest źródło bardzo dobrej wiedzy. Więc podsumowując, to od czego zależy zaangażowanie, jak widzicie, to nie od tego, czy pracownik albo wy deklaratywnie mówi, że jest zaangażowany, odpowiadając na pytanie, czy jesteś zaangażowany. Takie pytanie do niczego nie prowadzi. Ono nie daje informacji na ten temat. My wiemy, że zaangażowanie zależy od kilku konkretnych rzeczy, które jeśli spełnimy, to możemy powiedzieć, że pracownicy są zaangażowani. Więc wasze odpowiedzi sugerują, że raczej zaangażowanie, mimo że tu przyszliście, chcecie się dokształcać, no jak widzicie sami, nie jest bardzo mocno po tej prawej stronie. Jest gdzieś trochę powyżej, trochę na prawo od środka. A zaraz zobaczycie, jak to jest w skali całego kraju, całego świata. To, co chciałem powiedzieć, że na liście ankiety jest 12 pytań. Ja wybrałem 6, żebyśmy zmieścili się w naszej formule czasu. To pozwolicie, że przejdziemy teraz do prezentacji. Na razie nic nie klikajcie jeszcze. Nie wchodźcie w kolejne pytanie. Wróćmy do prezentacji. Skoro mamy za sobą już te czynniki, dobrze rozumiemy, na czym polega albo od czego zależy zaangażowanie, to warto jeszcze powiedzieć, jak to Gallup liczy. To znaczy, jak przelicza ten poziom zaangażowania. I teraz na bazie tej ankiety wszyscy ankietowani dzieleni są na 3 grupy. Pierwsi to są tacy zaangażowani rzeczywiście. Pewno większość z was jest takich zaangażowanych. To są pracownicy, którzy są entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy, to oni napędzają tą wydajność, innowacje, prom do przodu, ciągną organizację do przodu. To są tacy ludzie, którzy mówią, lubię swoją pracę i ludzi. I to jest ważny ten element ludzi, że lubię swoją pracę i lubię to miejsce pracy. Dobra, zobaczmy niezaangażowany.
niezaangażowany w rozumieniu tych badań, to nie są osoby, które w ogóle się nie angażują. One po prostu przychodzą do roboty. To są tacy ludzie, którzy przychodzą do pracy, nie są przywiązani. Robią swoją pracę, bo za to im się płaci. Ale to nie oni swoją pasję i energię poświęcają na rzeczy poza pracą, a nie te, które są w pracy. No i na skrajnej, po drugiej stronie mamy takich, którzy są aktywnie niezaangażowani. Tacy aktywnie niezaangażowani to są ludzie, którzy są nieszczęśliwi, którzy są urażeni, często pokazują, mówią o tym w firmie. Nawet jeżeli koledzy i koleżanki osiągają lepsze wyniki, to oni starają się dyskredytować, podważać te wyniki. Są tacy ludzie, którzy mówią, że mogliby coś zrobić, ale są sfrustrowani sytuacją i nie zajmują się tą sprawą. No to chcę powiedzieć, jestem daleki od tego, albo też z badań wynika, że trzeba być daleki od tego, od osądzania ludzi. Bo często się okazuje, że osoby niezaangażowane w jednej firmie idą do innej firmy i stają się bardzo zaangażowane. Bo to, co staram się powiedzieć, to, że zaangażowanie zależy od wielu czynników, które muszą być spełnione, żeby ludzie się angażowali, łącznie z tym. Więc te czynniki już poznaliście, ale teraz jest moment na odpowiedź na pytanie. I to odpowiedź spróbujcie umieścić na czacie. Jak myślicie, ile w skali badań najnowszych procent pracowników jest zaangażowanych w skali całego świata? Ile może być zaangażowanych? Jak wam się wydaje? Ile jest w takim stanie, to można by określić, to są rzeczywiście pracownicy zaangażowani. Wpiszcie na czacie, proszę, wasze 12 się pojawia, 3%, 25%, 30%. No niektórzy powiem nawet 60% stawiają, 50%, 30%. No dobrze, to czas na odpowiedź. W skali całego świata, badań na całym świecie, zaangażowanych jest 23%. 62% jest niezaangażowanych, 15% jest aktywnie niezaangażowanych. Co mówi nam o tym, że 87% pracowników na całym świecie jest niezaangażowanych lub aktywnie nie wykonuje swojej pracy? I to jest wyzwanie, o którym zresztą napisaliście w pierwszym tym ćwiczeniu Mentimetera, z którym się spotykacie. Dlaczego się spotykacie z tym wyzwaniem? No być może nie doceniliście czynników, które wpływają na to zaangażowanie i warto by było coś z tym zrobić. Był, tak, Piotr, byłeś blisko, ale teraz w tym momencie zawsze pada pytanie, a jak jest w Polsce? No i jak jest w Polsce? No to napiszcie, a jak myślicie? A w Polsce, jaki jest procent pracowników, które możemy określić jako zaangażowanych? To czy się traktujecie jako pewna zabawa? Więcej? Mniej? Dużo więcej? Dużo mniej? A są tacy pesymiści, jak widzę u was, znaczy na grupie, że piszą po 5. Ale większość jednak pisze, że dużo więcej. No dobra, czas na odpowiedź. Niestety, w Polsce jest tylko, według badań ostatnich, 10%, można określić, 10% pracowników zaangażowanych. Dlaczego tak się dzieje, to nie wiem, ale mam dowody na to, że tak jest. I chciałem wam te dowody pokazać, one są dostępne w tym raporcie. W ogóle to jesteśmy w Europie i w Europie mamy Europa jako kontynent albo region, jak widzicie, charakteryzuje się najniższym poziomem zaangażowania. Niektórzy mówią, że tłuste koty przestały umieć łapać myszy w Europie i dlatego taki poziom jest zaangażowania niski. Ale nie wiem, czy to prawda. To już się w żartach. Natomiast Polska na tej liście krajów z regionu Europa, tylko to nie jest region Unii Europejskiej, tylko szeroko patrząc jako obszar Europy, jak widzicie, jest na 32 miejscu. 32 miejsce to jest dość słabo, no bo jak widać 10% osób jest, można zaliczyć, jest aktywnie zaangażowanych. I no, to ja się nie dziwię, że taki challenge jest przed wami, nie? To nie dziwię się, że taki problem jest przed liderami. To dla wszystkich menadżerów, prezesów, którzy być może są z nami, chciałem powiedzieć, to jest duży problem, warto się tym zająć, ale nie można tym obwiniać liderów, bo jak widzieliście, to czy lider ma cele, czy rozumie, co powinien osiągnąć, czy ktoś z nim rozmawia, czy się dokształca, czy się rozwija, to nie jest rola lidera tylko i wyłącznie, to jest rola jego przełożonego. Więc my jesteśmy dzisiaj w tej sytuacji, jakiej jesteś. Ona nie jest dobra. Nie ma dokładnych wyjaśnień, dlaczego akurat tak słabo, ale jest
jest informacja, że to jest gorzej niż było. Więc spróbujmy teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto w ogóle to robić. To znaczy, czy warto pracować nad tym zaangażowaniem. No więc te same badania pokazują jednak, że warto. To znaczy w skali firmy warto w to inwestować. Po pierwsze, jeśli byśmy porównali firmy najlepsze i najgorsze, jeśli chodzi o zaangażowanie, te, które są w tak zwanym pierwszym kwartylu i czwartym kwartylu, to widać wyraźnie, że firmy, które się charakteryzują wysokim wskaźnikiem zaangażowania, mogą odnotować zdecydowanie mniejszą nieobecność rotacji. I teraz, jeżeli wy czujecie, macie taki problem, tam pojawiają się też problemy związane z ludźmi, że macie dużą rotację, dużą absencję, ludzie odchodzą, nie chcą pracować, to jednym z ważnych czynników jest brak tych elementów, które wpływają na zaangażowanie. To znaczy, jeśli popracujecie w obszarze zaangażowania, na pewno sytuacja się poprawi. Mało tego, incydenty bezpieczeństwa spadają. Czyli jakość się zdecydowanie poprawia. Są też wyniki, które tu nie przytaczam, ale mówią o tym, że szpitale, które są wysoko w rankingu zaangażowania, notują zdecydowanie mniej incydentów jakości takich, które nie chcielibyśmy, złej jakości, które nie chcielibyśmy spotykać w szpitalu. Ale jak widzicie, na koniec produktywność rośnie o 14% produkcja, 18% sprzedaż i na koniec zyskowność. Dlaczego zyskowność rośnie więcej? No bo z jednej strony produktywność rośnie, z drugiej strony mamy ludzi w pracy, nie ponosimy kosztów rekrutacji, w związku z tym zyskowność rośnie o 20, prawie 5%. Więc jak się ktoś zastanawia, czy warto w to inwestować, to mam nadzieję, że te liczby są bardzo przekonujące, ale trzeba pamiętać, że to jest jeden składnik tylko tego równania zaangażowanie razy zdolność. I o tej zdolności za chwilę. Mam nadzieję, że te dane są przekonywujące dla Was, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze popatrzyli na skuteczność i zaangażowanie liderów trochę z innej strony. Zaraz Wam pokażę film. Być może niektórzy z Was widzieli kiedyś coś takiego jak wieże z ludzi. To jest taki sport narodowy hiszpański, budowanie takiej wieży z ludzi. Przedsięwzięcie, które wymaga bardzo dobrej organizacji, świetnego zarządzania. Ale bardzo fajnie też odsłania nam ten przykład, na czym polega zarządzanie, o co chodzi w ogóle w zarządzaniu i jaka jest rola lidera. Więc zobaczcie teraz krótki film o tym, jak się buduje zwycięską wieżę z ludzi. Si com a mínim encarreguen aquest castell, tenen bona part del concurs a la butxaca perquè obliga la vella a anar molt a remolc en les rondes que queden al concurs de castells. 4 de 10 en forra i manilles, els colors del món casteller que la vella carregat també busquen els castellers de Vilafranca. El van carregar la diada de Sant Fèlix i n'extremis, al final de tota la diada, doncs el van poder carregar. Entren els setens del 4 de 10 en forra i manilles. Aquesta és la cara dels quarts. Dels quarts d'aquest castell mastodòntic del colors del món casteller. Dosos a cotxador i enxaneta que ja estan tirats amunt. Han de treballar de valent, sobretot les manilles, l'encaix amb el forn, els quarts i els quins. Entren els dosos del 4 de 10 amb forra i manilles. Diu el Toni Bac al cap de colla que està molt bé. Compte que està a punt de col·locar-se ja l'acotxador del 4 de 10 amb forra i manilles. Està un pas l'enxaneta també d'arribar. Acotxador col·locat. Els castellers de Vilafranca ho tenen gairebé a la butxaca. Busquen la vuitena, la vuitena, la vuitena, la vuitena. Càrrega! Sí! 4 de 10 amb forra i manilles! I ara no el volen carregar, no! El volen descarregar! Sortidor de l'enxaneta! Sortidor de l'acotxador! El castell remira molt! Perden la posició! Està a punt de trencar-se! Sortida de dosos! L'estan aguantant! L'estan salvant! Els castellers de Vilafranca van camí de descarregar-lo! La vella s'ha quedat a un pas! Vilafranca treu els setens! Vilafranca treu els sisens! Vilafranca ho treu tot! Vilafranca el descarrega, la segona de la història, després dels milions, els castellers de Vilafranca, 4 de 10 amb forra i manilles descarregats. Mam nadzieję, że się podobał Wam ten film. Bardzo dobrze ten film pokazuje rolę lidera, czynniki, które wpływają na sukces zespołu. Jak widzicie, to nie jest łatwe przedsięwzięcie. Ja uczestniczyłem kiedyś w takim przedsięwzięciu, oczywiście na dużo mniejszą skalę. I to jest duże wyzwanie, które wymaga bardzo dobrej organizacji, bardzo dobrego kierowania, bardzo dobrego lidera, który to wszystko poprowadzi. To, co jest istotne, na co chcę zwrócić uwagę, że lider to nie jest ta osoba, która była na samym czubku.
ani też być może ta, która jest na samym dole. Bo to, co jest ważne w pracy lidera i to, co powoduje, że on jest skuteczny w tym, co robi, to jest to, że potrafi realizować cele, pracując ze swoim zespołem, wykorzystując w cudzysłowie talenty, narzędzia, kompetencje całego zespołu. Jak widzicie, różni ludzie w tym zespole są, ale każdy gra trochę inną rolę i każdy jest dopasowany do tej roli i każdy wie, co ma zrobić, co się dzieje bardzo szybko i nikt nie pyta tego lidera, bo nawet nie ma czasu. Chciałem tym filmem przybliżyć Was do kolejnego pytania, które chcielibyśmy przepracować, używając Mentimetera, a mianowicie do odpowiedzi na pytanie, co powoduje, że zespół osiąga sukces. Bo to, co widzieliście przed chwilą, to jest nic innego jak praca zespołu. Więc spróbujmy odkryć te czynniki sukcesu wspólnie. Czyli co powoduje, że zespół, lider razem z zespołem osiąga sukces i widzicie, co tu się pojawia. To, co się pojawia, to warto od razu się odnieść do tego, żeby zwrócić uwagę na kilka kwestii. Cel to jest, pojawia się cały czas. Wszyscy muszą rozumieć ten cel. Wiedzieć, co jest do osiągnięcia. Musi być odpowiednio zarządzane, musi być charyzmatyczny lider, który motywuje ludzi. Jasne, musi być jasna komunikacja zrozumiała. Musi być wiele rzeczy, z ludźmi okiem dalej, musi być wytrwałość, cel, znowu się pojawia, cel, musi być współpraca, świadomość celu, cel, cały czas gdzieś się pojawia w kolejnych wpisach. Musi być dobra organizacja pracy i współpraca, to co widzieliście. Dobre relacje między ludźmi, zaangażowanie również, czyli wiele czynników musi się pojawić w tym obszarze, żeby taki zespół był w stanie funkcjonować. Jakbyśmy odwrócili trochę to, co wpisujecie, i powiedzieć sobie, dobra, to co zrobić, żeby być skuteczniejszym liderem, a mianowicie odpowiedzieć na te rzeczy, które tutaj się znajdują. Skoro wiemy, co jest czynnikiem, to powinniśmy z tymi czynnikami pracować, czyli powinniśmy stworzyć środowisko, w którym zespół będzie lepiej funkcjonował. I to, co też jest istotne i chciałem Wam też przez to, tą interakcję pokazać, że nie ma jednego jakiegoś cudownego przycisku, który spowoduje, że zespół będzie lepiej performował, w cudzysłowie. Że to, jak będziecie pracować jako liderzy, jak zespół będzie skuteczny, jakie będzie wyniki realizował, jak będą ludzie zaangażowali, to jest suma wielu różnych działań, które trzeba wykonać. Więc nie ma co mówić o tym, że to jest jedna rzecz, na którą można postawić, albo że to jest jakaś cudowna metoda czterech kroków, czy XYZ, którą trzeba zastosować i ona Wam pomoże. Jak widzicie, to są prawdziwe czynniki, które powodują, że zespół realizuje swoje cele. Jest ich wiele, które razem złożone do siebie powodują, że zespół jest bardziej skuteczny. Więc dziękuję Wam za tą interakcję i wróćmy teraz do naszej prezentacji, bo mamy jeszcze trochę rzeczy do omówienia. No najwyższy czas, żeby powiedzieć sobie to, co zrobić, żeby zespół lepiej funkcjonował. No trochę wprowadziłem już do tego tematu i to, co powiem teraz, nie będzie jakimś zaskoczeniem, że dobrze jest popatrzeć na sposób zarządzania zespołem, czy to jest mały, czy to jest duży zespół, bardziej uporządkowany sposób. Nie oczekujcie, że jak będzie chaos, to z tego chaosu urodzi się jakiś dobry wynik, dobra efektywność. Więc trzeba wiele tych elementów, o których sami powiedzieliście, połączyć razem, żeby zespół funkcjonował bardziej skutecznie. I mamy taki model, który bazuje na Lean Transformation Framework, na takim modelu transformacji Lean, w którym ujęliśmy kilka ważnych elementów, o których trzeba pomyśleć. Oczywiście być może to nie jest skończona lista, ale wydaje nam się, że to są najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim rola i cele zespołu. Było o tym wielokrotnie. Cele i rola zespołu to jest rzecz najważniejsza. Jeśli zespół wie, do czego dąży, jaki jest jego cel i z czego to wynika i się z tym celem identyfikuje, to idzie we właściwym kierunku bardzo szybko. Ale dwa, zespół wykorzystuje procesy. Budowanie tej wieży to jest jeden wielki proces. On się składa z wielu różnych procesów, czyli zespół musi mieć pomysł na to, jak te cele osiągnąć, musi wiedzieć, co ma zrobić. Dwa, ludzie muszą mieć odpowiednie kompetencje, być dostosowani do pracy. Jak widzieliście,
Przecież tam na górze to nie był ten największy był na dole, a u góry był ten najmniejszy. Więc rola była dostosowana do człowieka, do tego członka zespołu. Na koniec lider w środku powinien umieć zarządzać tym zespołem, powinien mieć jakiś pomysł na to, żeby codziennie, co chwilę, cały czas utrzymywać zespół w skupieniu. No i ważny jest sposób myślenia, który tworzy taką na dole fundament, bo jeśli będziemy myśleć o tym, że jesteśmy w stanie coś więcej zrobić, to tak się stanie, ale wiemy sami, że jak nie będziemy myśleć, to też się nie stanie. Więc trochę takiej techniki na ten temat chciałem wam teraz powiedzieć, te 10 minut, żeby też pokazać, że to się da zrobić i to nie jest takie trudne. Więc pierwsze, jak można określić rolę? Rola to jest jedno, dwa słowa, które mówią o tym, jaką wartość zespół, dział, wydział wnosi do organizacji. Czyli tu nie mówimy jeszcze o celach, KPI-ach i innych szczegółowych rzeczach, tylko mówimy o tej misji. Chodzi o to, żeby ludzie byli w stanie się zidentyfikować z czymś, co jest ponad KPI-ami. Czasem się skupiamy za bardzo na tych KPI-ach, ale jeżeli dostrzeżemy ten jasny cel, to zdecydowanie łatwiej jest nam pociągnąć ludzi we właściwym kierunku. A potem, kiedy to rozumiemy, to również łatwo nam przełożyć ten ogólny kierunek, tą rolę na mierzalne cele. Mówimy smart, ale te cele muszą pozwalać nam realizować tą rolę. Tutaj są przykłady, które będę podawał, nie będę ich komentował. Po to podaję, żebyście zobaczyli, że to nie wymaga jakichś wielkich naukowych metod. Każdy może to zrobić, uporządkować tą swoją sytuację samemu. Więc mamy cele. Druga rzecz, jeśli mamy cele, to była mowa o tym też, że jednym z czynników sukcesu jest zrozumienie, jak moja praca kontrybuje do tych celów. W związku z tym istotnym elementem jest to, żeby zrobić porządek z procesami, które realizuje zespół, z pracą, żeby przejść od tego chaosu, robimy wszystko i nie wiemy tak naprawdę, co robimy. A często jak pytamy pracowników, co robisz, to pracownicy wymieniają nam zadania, ale nie są w stanie nam powiedzieć, jakiego procesu częścią są te zadania, do czego prowadzą te zadania, jak te zadania wiążą się z celem. Więc to, co jest istotne, to to, żeby spróbować te procesy, które są bardzo czasem poplątane, niejasne, nazwać, uporządkować i powiedzieć pracownikom, mamy 4 procesy, za które odpowiadamy. I te 4 procesy prowadzą nas do tych celów, w związku z tym musimy je dobrze wykonać, musimy się wszyscy tego nauczyć, musimy znaleźć jakiś dobry sposób pracy. I to jest kolejna ważna rzecz. Że jeśli pracownicy nie wiedzą, co mają wykonać, to trudno od nich oczekiwać, że będą to robić dobrze i będą osiągać wyniki. Jak widzieliście w czasie budowania tej wieży, nikt nikogo o nic nie pytał. Wszyscy dokładnie wiedzieli, co mają zrobić. To znaczy, że oni musieli wcześniej to wszystko opisać, nauczyć się tego, przećwiczyć wielokrotnie, żeby nikt nie szukał instrukcji. Przecież tam nikt nie miał w kieszeni żadnego papieru z instrukcją albo z jakimś SOP-em, jak ma postępować, co ma robić. To jest niezwykle istotne, ale nie wystarczy ludziom dać SOP, nie wystarczy powiedzieć, co mają robić. Zwróćcie uwagę, tutaj podaję taką bardzo krótką instrukcję. Ona ma 3 kroki. Przeczytajcie tą instrukcję i wyobraźcie sobie, co jest efektem tej instrukcji. Co powinniście dostać jako rezultat? A teraz zobaczycie, co możecie dostać. Nie nauczyliście ludzi dobrze, stworzyliście instrukcję, ale daliście duże pole do interpretacji. Więc istotnym elementem jest to, żeby pamiętać, że ludzie mogą być skuteczni wtedy, kiedy będą wiedzieli, jaką pracę mają wykonać i wiedzieli, jak tą pracę wykonać dobrze, jaki rezultat osiągnąć na końcu. To, co się bardzo sprawdza w tym zadaniu, to wszelkie tablice wizualne. To tylko pokazuje 2. One mogą być papierowe, mogą być elektroniczne. Dzisiaj coraz więcej jest narzędzi elektronicznych. Ale one nam pomagają zwizualizować pracę. One nam pomagają pokazać, co jest do zrobienia. One nam pomagają odłączyć się od mówienia ciągłego, co ludzie mają do zrobienia. Bo istotą tych tablic czy zarządzania wizualnego pracą jest stworzenie takiego środowiska, w których pracownicy będą wiedzieli, co mają zrobić, będą wiedzieli, jakie są priorytety i nie będą musieli co chwilę pytać o to lidera. Tak jak w tym budowaniu tego zespołu. Nikogo nie pytał, nawet nie wiadomo, gdzie ten lider był, a wszyscy wiedzieli, co mają zrobić. Więc warto wykorzystywać do tego różnego rodzaju narzędzia wizualne. Druga rzecz, ludzie, a szczególnie wykonujący pracę opartą na wiedzy w firmach usługowych, potrzebują autonomii. I ta autonomia jest dobra, bo ona odciąża lidera od ciągłego pilnowania, kontrolowania i mówienia, co ludzie muszą zrobić. Więc
autonomia, tak jak tutaj zdjęcie akurat zespołów, które realizują metodykę Scrum, ona powoduje, że ludzie rozumieją, jakie muszą decyzje codziennie podjąć, że lider jest trochę z boku, nie musi tego pilnować, a ludzie, jak porozmawiają chwilę ze sobą, wierzcie mi, że pewno macie takie doświadczenia, są w stanie podjąć naprawdę bardzo dobre decyzje. No i ostatnia rzecz, zespół, czy może przedostatnia, ale ten zespół, czyli rozwój potencjału jest istotny. Tylko jedna jest istotna rzecz, jeśli mówimy o roli menadżera, lidera, że Gallup w raporcie swoim, co prawda z 2017, ale temat jest jak najbardziej aktualny, mówi o tym, że aby przejść od zarządzania efektywnością, performance management, KPIs, monitorujemy, analizujemy, oceniamy, dajemy premie, to już jest za mało. Dzisiaj powinniśmy mówić o rozwoju efektywności, o performance development, o tym, że lider musi wejść w rolę trenera, szef, a nie tylko szefa. Że jego zadaniem jest rozwijać zespół w całości, jak i rozwijać indywidualne kompetencje. Żeby był w stanie nie tylko stworzyć świetnych sportowców, członków zespołu, ale żeby umiał wykorzystać synergię, czyli zbudować dużo lepszy efekt osiągnąć, niż by osiągnął tylko z każdego pracownika. Więc ta synergia jest niezwykle istotna. Ale warto pamiętać o tym, że mając na uwadze rozwój, musimy mieć na uwadze dwie rzeczy. Nie tylko to, co pracownik potrafi, czy lider potrafi, ale to, czy chce. W związku z tym, jakby sprowadzając całą tą część od ankiety Gallupa poprzez wszystkie nasze interakcje w Mentimeterze, można powiedzieć jedną rzecz. Żeby zaangażować ludzi, żeby stworzyć skuteczny zespół, trzeba doprowadzić do tego, że ludziom się chce i ludzie to potrafią. Czyli mają z jednej strony, są zaangażowani i chcą, rozumieją po co, ale z drugiej strony mają wiedzę i umiejętności, narzędzia, które realizują. To trochę w inny sposób powiedziane jest równanie zaangażowanie razy zasoby, razy zdolność. Bo mówimy o zaangażowaniu, czyli są rzeczy, które powodują, że mi się chce, a z drugiej strony firma inwestuje daje mi narzędzia i kompetencje, że ja umiem. I jedno z drugim, jeśli połączymy, to osiągamy razy synergia zespołu, osiągamy naprawdę, naprawdę wybitne wyniki. Na koniec, jak lider ma poradzić sobie w takim codziennym zarządzaniu? Jest wiele elementów, które chcemy połączyć, ale takim spoiwem do tych wszystkich elementów jest cykl PDCA. Pewno niektórzy z Was znają ten cykl już bardzo dobrze, stosowany w usprawnianiu. Mówimy o tym, że autorem tego cyklu był Deming, osoba bardzo znana i szanowana w świecie zarządzania i jakości. Natomiast ten cykl PDCA również możemy stosować do zarządzania. On nam pomaga lepiej zarządzać zespołem. On nam pomaga skupić się na tym, co ważne. Jak widzicie, PDCA od słów plan, do, check, act. Czyli najpierw wyznacz cele, zadbaj o to, żeby ludzie wiedzieli, co jest do osiągnięcia. Zaplanuj pracę. Wspieraj ludzi, koordynuj tą pracę. Cały czas monitoruj efekty tej pracy. A jeśli się pojawia problem, to zareaguj na ten problem. Usuń blokady, rozwiąż ten problem, udoskonal coś, zmień coś, nie czekaj. Idealny cykl zarządzania jest cyklem dziennym. Bo codziennie wstajemy do pracy, codziennie z tej pracy przychodzimy, na drugi dzień znowu wstajemy, znowu przychodzimy wieczorem czy w nocy, kiedy śpimy, nasz mózg sobie układa wiele rzeczy w głowie. Cykl pracy dziennej zarządzania jest najbardziej skuteczny. To my to widzimy, jak zespół zaczyna pracować w cyklu dziennym, zaczyna osiągać dużo lepsze wyniki. I to jest istotne, żebyście pomyśleli o tym, jak przełożyć, jak zbudować taki system, jak uruchomić w ogóle sposób zarządzania zespołem, żeby te rzeczy się działy codziennie. Żebyście umieli codziennie odpowiedzieć sobie na pytanie i wasz zespół, jak skończyliśmy wczorajszy dzień? Czy wczorajszy dzień był dobry? Czy zakończyliśmy wczorajszy dzień sukcesem? Co mamy do zrobienia dzisiaj i jakie blokady muszę ja jako lider usunąć, żeby ta praca dzisiaj poszła nam w dobrym kierunku, żebyśmy dzisiaj również osiągnęli ten sukces? Więc nie ma się co oszukiwać. Zarządzanie, jeśli ktoś to robi w miesięcznych cyklach, spotkania, rozmowy z ludźmi, to jest zdecydowanie za mało. Namawiam na to, żebyście popatrzyli na PDCA, ale właśnie w takim cyklu. Im bardziej skrócicie ten cykl zarządzania, tym lepiej. Tu na pewno pomocne będą różnego rodzaju spotkania, dzienne stand-upy, pewno niektórzy z Was mają takie rzeczy, tablice wizualne po to, żeby dawać szybką informację zwrotną.
pojawiały się tam wiele tych różnych wpisów waszych, że informacja zwrotna to jest czynnik, że komunikacja, ale odpowiedzcie sobie na pytanie, czy komunikację da się poprawić szkoleniami z komunikacji? Komunikację da się poprawić wtedy, kiedy zaczynamy pracować inaczej z ludźmi, kiedy mamy tablice, mamy spotkania, mamy centrum zarządzania, tak jak tutaj widzicie. W tych materiałach, które dostaniecie link do tego opisu case study, to jest centrum zarządzania firmy Capgemini. I to jest cały case study do przeanalizowania, czy się czasu nie mamy teraz, jak oni zbudowali to centrum, co im to dało, jak pracują wspólnie, zespołowo, jak się rozwijają, jak rozwiązują problemy, jak wdrażają PDCA w życie zespołu, jakie efekty osiągają. Więc naprawdę warto przeczytać takie przykłady z życia, bo one pokazują wszystko to, co pokazuje. To ma sens i to działa w praktyce. No i na koniec mamy sposób myślenia. Ktoś by może pomyślał, dobra, to być może wyślę kogoś na jakąś akademię lidera albo powiem mu coś, żeby lepiej się zmienił sposób myślenia, robił coś innego. Ale to nie za bardzo działa w praktyce, to jest istotny element, natomiast w praktyce działa praktyka. I tego się trzeba trzymać. To znaczy, żeby zmienić kulturę, zmienić sposób myślenia, trzeba praktykować nowy wzorzec. Oczywiście można sobie wyobrazić, że ktoś po tym dzisiejszym webinarze dozna jakiegoś olśnienia i to będzie wystarczyło, że zmieni sposób myślenia, zacznie coś jakoś inaczej zarządzać, ale generalnie jest tak, żeby raz trochę inaczej pracować, dwa wciągnąć zespół i inne zarządzanie, trzeba zacząć praktykować. Czyli najpierw trzeba wdrożyć jakiś pewien nowy wzorzec, później ten wzorzec trenować i on w konsekwencji doprowadzi do tego, że zespół będzie inaczej pracował. To jest przykładem spotkania dzienne. Kiedy uruchamiamy spotkania dzienne, wszystkim się wydaje, że to jest bez sensu. Szkoda codziennie tracić 15 minut na to, żeby gadać. Przez kilka dni, czasem naście, nikt nie jest do tego przekonany, ale po pewnym czasie ludzie nie chcą oddać tego spotkania za nic w świecie, bo twierdzą, że to jest bardzo dobre spotkanie i to jest to, czego oni potrzebowali w swojej firmie. Te scenariusze pojawiają się i powtarzają się wielokrotnie. Więc, ale z drugiej strony, żeby to spotkanie można było uruchomić, to nie zakup samej tablicy, uruchomienie LCD nic nie zmienia. Najpierw trzeba ustalić rolę, cele, potem mierniki, te mierniki zacząć wizualizować, zrobić jakiś plan spotkania, nauczyć liderów, pracowników, jak należy to spotkanie realizować i zacząć realizować. I niektórzy pewno mówią, o Jezu, ile będę musiał czasu poświęcić na to, żeby to wdrożyć. Więc tutaj trochę uspokajam. Badania pokazują takie dość w miarę wiarygodne, że żeby się zbudował nowy nawyk, to trzeba tak z 60 parę powtórzeń. Oczywiście to zależy od nawyku i od tego, co byśmy chcieli. To też możemy przełożyć na życie codzienne. No, nie da się czegoś zmienić od razu, trzeba po prostu praktykować. Ale 66 dni to nie jest żaden problem, bo to są 3 miesiące. Czyli 3 miesiące, jeśli chcecie wdrożyć spotkania dzienne, no to jest 3 miesiące spotkań dziennych i nawyk powinien zostać wbudowany w organizację. Więc po pierwsze powinniśmy zbudować pewną strukturę, nowe rozwiązania, a potem wyposażyć się w cierpliwość, konsekwencje działania, żeby te nowe rozwiązania wdrożyć, oczekując efektów za jakiś czas. Ale efekty z pewnością przyjdą. Dobrze. I tyle na temat narzędzi, bo tyle też mamy czasu, na temat takiego trochę poskrobania po powierzchni tematyki, ale mam nadzieję, że to bardzo wam otworzyło oczy i też zwróciło uwagę na parę kwestii. Na koniec ostatnia aktywność w Mentimeterze. Chciałbym, żebyście zmierzyli się z samym sobą, z tym, co jest u was i spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, wróćmy jeszcze do prezentacji, na takie otworzyli sobie Mentimetera i spróbowali wypełnić ten diagram. To jest taki diagramik, który jest 8 pytań. 8 pytań odnosi się do modelu zarządzania, do tych najważniejszych kwestii i waszym zadaniem jest znowu poprzesuwać sobie tą skalę, próbując odpowiedzieć na pytanie, albo oceniając sposób zarządzania zespołem. Jeżeli jesteście liderami, ocencie swój zespół. Jeśli nie jesteście liderami, to ocencie zespół ogólnie w firmie. Jak jesteście przełożonymi, to ocencie liderów swoich zespołów. Więc tutaj czytajcie sobie QR kod i za chwilę zobaczymy wyniki.
Nie ma jeszcze wyników, czy jest jakiś problem, dajcie mi znać na czacie, o, już się pojawiają. To, potraktujcie to trochę jako taki self-audit dla siebie, a ta zbiorowa ocena nam pokaże, jak mniej więcej jest gdzie w całej grupie. Ale to też nam odsłania też te obszary, które wy oceniacie, że one są najmniej zaopiekowane, nazwijmy to tak, w skrócie. Trochę to się zmienia, ale im więcej będzie osób głosować, tym pewno będzie się mniej zmieniać. Jak widzicie, jest trochę obszarów, na które warto zwrócić uwagę. Tu się pojawia niska ocena komunikacji, o czym była mowa. Rozwiązywanie problemów to najgorzej w ogóle. Całkiem nieźle, jeśli chodzi o cel i rolę, ale to jeszcze raz powiem, to być może jest tak, że wy też jesteście w pewnym sensie niereprezentatywni, dlatego że wam być może zależy więcej. Pewno byście się w tym badaniu Gallupa umieścili jako osoby zaangażowane. Ale istotne jest to, jak właśnie też ludzie czują, więc możecie tak ćwiczenie, te pytania spróbować przepracować również ze swoim zespołem. Mamy 36 osób, na webinarze jest aktywnych prawie 80, więc chwilę jeszcze poczekamy, aż może pojawią się kolejne, żeby mieć też obraz trochę szerszy. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że ten pajączek, wykres radarowy, on nam pokazuje, od czego zależy skuteczność i zaangażowanie ludzi. Że to nie jest jeden element. Nawet jeśli całkiem nieźle macie rolę i cele określoną, ale wszystkie inne elementy działają słabo, no to będzie miało również istotny wpływ na efekty, wyniki, które osiągacie. I w tym kryją się również czynniki, które powodują, że zespół jest i wy jako liderzy jesteście zaangażowani, czy nie. Trzeba też powiedzieć, że wasze zaangażowanie jako liderów zależy od zaangażowania waszych przełożonych. Więc jeśli oni pracują w ten sposób, że zapewniają te elementy, które wpływają, czynniki na zaangażowanie wasze, to wy też jesteście zaangażowani. Jest bardzo mocna korelacja między zaangażowaniem członków zespołu, a zaangażowaniem ich liderów. Dlatego też ten slajd, który pokazałem na początku, że jesteście w połączeniu w całej organizacji, to jest kluczowa sprawa, żeby zbudować taką wierzę, nie wystarczy jeden zespół, nie wystarczy tylko lider. Wiele rzeczy musi być zorganizowanych razem, ale jak widzicie, mam nadzieję, że przekonałem, to nie jest takie trudne i to się da zrobić. To nie wymaga jakichś zaawansowanych narzędzi systemów IT za wielkie miliony, to nie wymaga jakichś wielkich akademii zarządzania, to wymaga przemyślenia kilku kwestii, celów, procesów, ludzi, sposobu zarządzania i sposobu myślenia. Więc tak jak widzicie, ten pajączek nam pokazuje stan obecny, jest wiele do zrobienia. Jak widzicie, dobrze, że tu przyszliście, mam nadzieję, bo być może zainspiruje was ten webinar do podejmowania działań w odpowiednim kierunku, ale też przekona, że warto pracować nad wieloma elementami. Wróćmy do prezentacji. Mamy jeszcze kilka minut i musimy kończyć. Na koniec, w zapowiedzi były 8 kroków. Te 8 kroków to jest nasza metoda transformacji zespołu. To jest takie przejście przez 8 kroków, które przechodziliście dokładnie przed chwilą. Czyli wy się oceniliście, jak wyglądacie na tle tych 8 kroków. I to, co my robimy, żeby poprawić efektywność, skuteczność zespołu, to, co wy możecie sami zrobić, możecie odpowiedzieć na te 8 kroków. Możecie dokonać pewnych poprawy, udoskonalenia w każdym z tych kroków po kolei. Więc w materiale dostaniecie też ten slajd z tymi 8 krokami, i możecie sobie w nim odnaleźć pewną instrukcję, proces, jak to zrobić, żeby poprawiać wyniki w swoim zespole. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej na ten temat i kogoś zainteresował ten temat webinaru, chce poczytać sobie więcej, to mamy dostępny, bezpłatny przewodnik, możecie sobie ściągnąć z naszych stron, który no już trochę w większej liczbie stron i czasu, czy zakresu poświęconego opisuje dokładnie to, co ja wam powiedziałem w skrócie, więc możecie sobie te wszystkie wątki dokładnie przeczytać, przeanalizować, zobaczyć narzędzia. To jest za darmo. Tutaj macie na czacie link do tego artykułu. No i na co namawiam na koniec, to zdecydowaliśmy się uruchomić warsztat, czyli szkolenie takie dwudniowe w Warszawie dla chętnych, którzy chcieliby zmierzyć się z tą metodą, przejść te 8 kroków,
zaangażować, zainwestować trochę więcej czasu w to, żeby lepiej poznać te metody, narzędzia, które kryją się pod tym modelem 8 kroków, które pomogą Wam stać się bardziej skutecznymi liderami.